Cześć, z tym Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku ze Sneak Peeków w grze Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecałem wczoraj, przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane wraz z 18 sezonem. A jest ich aż 18. Więc całkiem sporo. Wy również sporo zostawiliście łapeczek pod wczorajszym odcinkiem, więc tak jak wam obiecałem, dzisiaj zrobimy konkurs na 50 zł PSC oraz dwa razy skina do bananowego Colta. Ale najpierw wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby zgarniają skina, a ta osoba zgarnia skina oraz 50 zł PSC. Gratuluję. Jeżeli chcecie wziąć udział w dzisiejszym odcinku na dwa razy skin do Colta oraz 50 zł PSC, piszcie kod Farel do sklepu albo kliknijcie w link, który znajduje się w opisie i w komentarzu napiszcie hashtag bananacoltgiveaway. Wyniki konkursu ogłoszę jutro. A i mam dzisiaj na sobą jeszcze koszulkę czarną z ibuńką z kolekcji I Love You. Jeżeli lubicie pieski, zapraszam wszystkich na pixieshop.pl, tam znajdziecie fajne koszulki. Pierwszym skinem jest oczywiście nowy skin do nowej zadymiary Macy's, a możemy go odblokować przechodząc cały karnet zadymiarski 18 sezonu. Tak on wygląda, mi się bardzo podoba, w skali od 1 do 10 oceniam go na dyszkę. Na szybko ją przetestujemy, pomimo tego, że wczoraj nią graliśmy. Jak widzicie, Macy ma nowy ultimate, podstawowy atak, no i oczywiście nowy ultimate atak, którego właśnie teraz użyję. Boom! Kiedy użyjemy gadżetu, to leci kula ognia. Bardzo fajnie, że o coś takiego zadbali. Tak jak powiedziałem, tego skinka oceniam 10 na 10. A o tym skinie jest mowa. Tego skina, moi drodzy, możecie dzisiaj zgarnąć, mogliście wczoraj zgarnąć i jeszcze będziecie mogli zgarnąć go jutro. Więc przetestujmy sobie tego wariata. O, taki fioletowo-żółtawy Colt z ogonkiem, mega fajny. Strzela bananami, coś pięknego. Teraz czas na ultimate atak. Uwaga, jak on będzie wyglądał. Okej, bardzo, bardzo podobny do zwykłego podstawowego ataku. Szczerze, gdyby on nie rozwalał ścian, to bym go wcale nie odróżnił. No ja tego skina oceniam 9 na 10, bo 10 na 10 to są takie już mega, mega mocne skiny. Taki skin będzie kosztował 149 gemów albo 5000 blinksów. Kolejnym skinem jest Lampard Max, tak ona wygląda. I drugim skinem do Max jest Pantera Max. I możemy tą postać odblokować wtedy, kiedy odblokujemy pierw Leopard Max za 79 gemów, później dopłacamy 29 gemów i mamy Panterę Max. Czyli musimy skleić takie combo. I bardzo ciężko mi jest teraz zdecydować, który z tych skinów jest lepszy. Ta mi się naprawdę podoba, ma fajny ogonek mechaniczny. No ale tutaj Black Panterka, co nie? Też petarda. No i sprawdźmy sobie, czy różnią się ich ataki. Okej, ona strzela pazurami jak Wolverine. Mega piękna sprawa. Dobra, dajmy ulti. Okej, wokół nas się pojawiają takie liście, burza liściowa. Mi się to podoba. Tutaj jest 9 na 10, ale zobaczmy panterkę. I sprawdźmy, czy ma jakiś inny atak. Nie, no atak jest ten sam. To tylko skinek się zmienił, tak? Ajajaj, a myślałem, że będzie coś dodatkowo. No dobra, szczerze? Pierwsza podstawowa wersja mi się bardziej podoba. A wy dajcie znać w komentarzu, która według was jest lepsza. Żółta czy czarna? Lamparta Max będziemy mogli kupić za 2750 blinksów. I jeżeli dołożymy później 1000 blinksów, to będziemy mogli kupić do niej kolejnego skinka. Teraz przetestujmy sobie nową Meg. Duch Jaguar Meg. Będzie ona oczywiście dostępna z Ligi Mocy, więc trzeba grać tą Ligę Mocy, bo to jest naprawdę mega kozacki skin do legendy. Generalnie ona będzie kosztowała 149 gemów albo 5000 blinksów. No i oczywiście do zdobycia jest też z Power League. Ohoho, bracie, spójrzcie na to. Jaka ta Meg jest przekozacka i potężna. Siedzi na kamiennym golemie i strzela kamiennymi pięściami. Coś pięknego. Zobaczmy jej ultimate atak, jak machnie. Jest taka zielona poświata i się jakieś totemy na niej wyświetlają. Coś pięknego. Leczonko standardowo normalne. No ja tutaj tego skinka oceniam 10 na 10, ale jeszcze chciałbym tą Meg oczywiście zobaczyć jako malutka postać, więc spadnijmy sobie tutaj troszeczkę z hapsów. Okej. Meg wygląda jak Crash Bandicoot. Normalnie, w takiej masce. Ale i tak mi się mega podoba. No, ten skinek to jest 10 na 10. Warto grać Ligę Mocy. Kolejnym skinem jest Crocodile Busters. Mega fajny, mega fajna cieszynka. Teraz Buster strzela krokodylem. Zobaczmy jego animację. Ten skin będzie do kupienia za 149 gemów albo 5000 blinksów. Okej, strzelamy. O, są nowe animacje. Patrzcie, strzelamy siecią. Zarąbiste. Takimi sieciami jak na Predatora chyba polowali. Coś takiego to było, nie? W którymś tam filmie. Teraz dajemy ultimate atak i patrzcie. Normalnie mamy siatkę przed nami. Piękna sprawa. Ten skinek mi się naprawdę podoba. Fajnie, że są nowe animacje, więc tutaj no dajemy
8 na 10. I zaczynamy teraz od Legend Olimpu. Jest taka zarąbista seria. Brock jako Zeus. Spójrzcie na to. Coś pięknego. I jeszcze trzyma w ręku chmurkę. To jest chyba jeden z najlepszych skinów tego sezonu. Skin będzie dopiero dostępny w czerwcu i będzie kosztował 199 gemów. Uwaga, strzelamy. Puu, patrzcie na to, strzelamy piorunami. Jak prawdziwy bóg. Ej, ale my cały czas tą chmurkę trzymamy w ręku. A bo chmura jest naszą armatą. No dobra, czas sprawdzić ultimate attack. Wow! Poczuliście gniew Brocka? Coś pięknego. Przecież teraz, jak coś takiego ktoś zobaczy, jak leci mu na łeb tyle piorunów, to od razu będzie w szoku. Okej, animacja dodatkowa też działa. Teraz użyjmy tutaj ulti. Patrzcie na to. Nie no. Najlepszy skin tego sezonu. 10 na 10. Jeżeli też tak uważacie, łapka w górę. Kto by się spodziewał, ale też do Legend Olimpu dołącza Tick. Tick Cerber. Legenda Olimpu. Zobaczcie, jak on wygląda kozacko. Co ma za emotkę? Gdzieś tam się lizał po tyłku. O co tu chodzi? Jeszcze raz, poczekajcie, sprawdźmy to. Cyk, cyk. On stoi tak, głowa się wychyla, liże go. Aha! Taki niby bejcik, bo lizał go po głowie drugiej, która ożyła. XD. Wszystkie legendy Olimpu będą kosztowały tyle samo, czyli 199 gemów. Uwaga, rzucamy. Aha! Przez jakiś czas leci głowa, rozbija się na trzy części. No dobra, to tylko tyle. A jak damy gadżet, to co się dzieje? Gadżecik. 6 głów. Okej, pomyśleli. I teraz najważniejsze. Sprawdzić, jaki będzie ult. To wyrzucamy głowę swoją. No i nasza głowa biegnie do postaci. Powiem wam tak. Myślałem, że to będzie coś lepszego. Ja mu tutaj daję 7 na 10. No i uwaga, kolejny skin. Nani Ares. Wow. Szczerze, to nie wygląda jak Nani. To jest naprawdę mega mocny skin. Gdzie taka Nani wygląda jak coś takiego? Nani Ares. Wow. Prawdziwy gladiator. Też będzie kosztował 199 gemów i zobaczmy, czym strzela. Strzela mieczami, które krzyżują się i atakują wroga. Fajne. I czas na ulti. Ulti! Aha, hełm taki zobaczcie, hełm z toporem to jest. I on raz macha mieczem, a raz toporem. Spójrzcie na to jeszcze raz. Widzicie? Miecz, topór, miecz, topór, miecz, topór. Obusieczny, bum! Nie no, to jest coś pięknego. Dobra, dajmy jeszcze teleportik tylko. Teleport, 3, 2, 1. Okej, teleport działa jak zawsze. Ten skinek, 10 na 10. Karl też dostał skina. Goblin Karl, ciekawe. I ten skinek będzie kosztował tylko 29 gemów. No, zobaczmy jego atak podstawowy. Okej, rzuca nowym toporem. No i z pewnością to by było tyle. Dajmy jeszcze sobie raz tylko nim ulti. Fajne ma te uszy, nie ma co gadać. Za 29 gemów całkiem nieźle, ale szału jakiegoś takiego dużego nie robi. 5 na 10. Moi drodzy państwo, Leonik też doczekał się nowego w końcu skina. Zbłąkany Leon. Będzie kosztował 29 gemów, bardzo tanio, ale ma taki podstawowy atak jakiś śmieszny i oczywiście też, moi drodzy, będzie można kupić go za blinksy. 1000 blinksów, bardzo tanio, więc taniuśki skinek do Leona. No, nie jest brzydki, daję mu 6 na 10. Harajuku Ems, tak nazywa się nowy skin do Ems. No, jest bardzo zwariowany. Ten skin będzie kosztował 75 gemów albo 2750 błyskotek, blinksów i ma mega fajne animacje. Takie bardzo mroczne. Podoba mi się. To mi się podoba. Ten skinek jest naprawdę mocny. I ta czarna dziura, którą tworzy, też jest mocna. No dobra. Ten skin oceniam 9 na 10. Bass też dostał nowego skina. Caillou Bass. Nie wiem, o co chodzi. Jakiś taki fioletowo-zielony. Sprawdźmy go. Cena taka sama jak u Leona. 29 gemów albo 1000 blinksów. Okej, co to jest za atak? Atak jest normalny. Jak w normalnym bazie. Okej, przyciągamy się. Ta sama deska. Dobra, totalna beznadzieja, szczerze wam powiem. 3 na 10. Ale za 29 gemu czego tu się spodziewać, co nie? Blackbeard Edgar. Po polsku Kos Edgar. kurczę. No nie wiem, co mam powiedzieć. Tak wygląda zwykły, a tak wygląda ten. Ma dodatkową taką bandamę na oczach. 29 gemów. Tak samo jak baz. Czy jest w nim coś rewelacyjnego? Nie ma. Więc taka zapchaj dziurka. 3 na 10. Bibi dostaje skina. Gumowa Bibi. Bardzo ładny skin. Mi się podoba. Różowo-niebieski. Fajny. 29 gemów też. Bardzo tanio. Macha takim dużym lizakiem. Spójrzcie na to. Fajny jest ten lizak. Mi się podoba. Za tą cenę na pewno bym dał. Jeszcze niech tylko ma
Fajne ulti, uwaga, bum. Aha, zwykła guma. Dlaczego nie różowa? Halo. Troszeczkę słabo to zrobili, ale i tak daje temu skinkowi 7 na 10. Moi drodzy państwo, Jessie dostała w końcu remodel, zobaczcie. Ma w końcu hełm na czole. Ten skinek i ten skinek. I zobaczcie, te smoki troszeczkę też się różnią kolorami. A jak? Ten jest wkurzony. Ten też jest wkurzony, no dobra. A przypominam, że wyglądała mniej więcej tak ostatnio, nie? Więc zostały kolejne skiny remodelowane. Ja was o tym informowałem już kiedyś, więc mega się jaram. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu, który ze skinów od razu na samym początku kupicie za nowe żetony. Pamiętajcie, żeby wbijać po fajne koszulki na pixshop.pl. Link do mojego sklepu znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, hej!